Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem chciałabym mówić horoskop dla wodnika na październik roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo. Zatem jeśli lubicie konkrety, to ten horoskop może przypaść Wam do gustu. Horoskop jest historią ogólną, zatem nie ze wszystkimi wodnikami on będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, cieszę się bardzo. Jeśli nie, to warto sobie to sprawdzać co jakiś czas, a nuż zacznie to z Tobą rezonować. Zanim zacznę tutaj patrzeć w karty, w historię horoskopu na październik dla Ciebie, wodniku, chciałabym troszkę omówić tutaj, co możesz znaleźć na kanale. Jeżeli zupełnie Cię to nie interesuje, patrzysz tylko w horoskopy, to po prostu przewin ten filmik dalej. Dla tych, których to interesuje, na kanale mamy taką serię jak Piga Kart. To jest taka seria, w której bierzecie aktywny udział w filmiku. Co to oznacza? Jest pewne zagadnienie w tytule filmu, na które dostajecie odpowiedź, ale jak to wygląda? Jest jakieś tam pytanie, na przykład 3-4 grupy kart, wy losujecie po chwili zastanowienia grupę kart i tą, którą wybraliście, z Waszą odpowiedzią. Seria taka jak Wasze pytania, moje odpowiedzi, live, daje Wam możliwość zobaczenia, usłyszenia odpowiedzi na Wasze SMS-ki. Jak to wygląda? Tutaj w proponowanych nie powinno się tutaj ostatnio zrealizowany filmik pokazać. Nauka tarota, numerologia i wiele, wiele jeszcze innych. Zapraszam do playlisty. Tam macie różnego rodzaju właśnie playlisty i tam możecie zerknąć, cóż tu na kanale jeszcze znajdziecie. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena. Pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. No to dobrnęliśmy do tego momentu, w którym rozpoczynam zerkać w karty dla wodnika na październik. Podgląd włączony, wodnik i październik, wodnik, październik, wodnik, październik. Dobrze, pierwsza karta mówi, z jaką energią wchodzicie. Uważajcie na zdrowie, na toksyczne jakieś historie. Nie wchodźcie w jakieś układy, które powodują, że uważacie, że musicie je kontynuować. Zatem tutaj taka energia jest ku przestrodze już tak na dzień dobry. Karty też pokazują tutaj, żebyście uważali na inwestycje związane z nieruchomościami, z domem, przy domu, bo gdzieś tam nie do końca to będzie takie, jak jest to przedstawiane. W historiach tutaj zawodowych dla wodników, zwłaszcza dla pań, pokazuje się taka podpowiedź, iż jeżeli macie zamiar prowadzić coś na własnym, nazwijmy to, gruncie, na swoich warunkach, to po głębszym zastanowieniu możecie w to jakby wchodzić. Ale zanim do tego dojdzie, troszeczkę przeszkód będzie trzeba pokonać, ale również jest aspekt spraw urzędowo-administracyjnych również tutaj ma znaczenie i finał jest jak najbardziej korzystny, zatem nie poddawajcie się, tylko idźcie z tym do przodu. Osoby, które szukają pracy, warto, żebyście się gdzieś tam podczas poszukiwań czy też rozmów kwalifikacyjnych, abyście się do nich uprzednio przygotowali. Bo karty pokazują, wychodź z inicjatywą, przygotuj się, a jesteś w stanie otrzymać szansę właśnie tejże pracy. Tak? Również osoby, które chciałyby podwyżkę, czy też lepsze warunki pracy, bo na przykład jakaś umowa Wam się, załóżmy, próbna kończy i chcielibyście kontynuować historię w tej firmie, to wykażcie się inicjatywą, wykażcie się jako tako i też jest to pokazane, że będzie to możliwe. Jeżeli chcecie zmieniać pracę, czyli podejmiecie taką decyzję, to ta zmiana również się pokazuje jako coś, w co warto inwestować swój czas i energię. Zatem takie oto rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, karty pokazują tutaj, że osoby, które są w związkach, warto, żebyście zadbali o intymną atmosferę, bo mi się to pokazuje tak zwana, tak wróżkowo mówiąc, zimna sypialnia. Zatem gdzieś tam, jeżeli to u Was szwankuje, czy też kuleje, te emocje w jakiś tam sposób są ubogie w stosunku do drugiej osoby, warto troszeczkę
wykazać się taką większą inicjatywą, czy też większym zaangażowaniem, bo ktoś może mylnie sądzić, że macie kogoś na boku. Zatem taka jest tu podpowiedź. Karty też pokazują tutaj, żeby mylnie nie zakładać na temat właśnie osób, które poznajecie i nie rysować jakiegoś tam obrazu, bo też on nie będzie do końca taki, jaki ma być. Dla osób, które gdzieś tam szukają partnerki do związku, karty pokazują, będziecie mieli takie dwie możliwości. Jedną gdzieś niedaleko Was, druga pokazują w historiach coś około zdrowia. Wcale bym się nie zdziwiła, gdybyście poznali tą partnerkę, czy też poznały tą partnerkę u lekarza w aptece, szeroko pojętej medycyny również. Jeżeli chodzi o kwestię partnerstwa, tutaj osób, które szukają mężczyzny, pokazuje mi się powracający ktoś. Ktoś, kto gdzieś tam, nazwijmy to, zniknął i nagle się tu pojawia, będzie kontakt i też ta osoba będzie powracająca, ale też nie będzie ta osoba chciała wszystkiego mówić, bo czegoś najwyraźniej w świecie się wstydzi. Zatem wodniki, w związkach zadbać o to, żeby te emocje gdzieś tam wychodziły z większym zaangażowaniem, zadbać o przysłowiową zimną sypialnię, żeby się tak nie realizowała. Dwie możliwe opcje poznania kobiety do związku, gdzieś blisko domu, przy domu i historię szeroko pojętej medycyny, to może być, nie wiem, będziecie kogoś odwiedzać w szpitalu, może będziecie gdzieś w aptece kupować, nie wiem, leki bądź jakieś płyny, jakkolwiek. W każdym razie coś przy szeroko pojętym aspekcie medycyny mi się tu pokazuje jako czynnik istotny. Powroty mężczyzny jakiegoś z przeszłości, ale kontakt, ale również nie będzie chciał o czymś mówić. Kwestie zdrowotne, stan zapalny w organizmie już teraz się pokazuje, zatem jeżeli będziecie mieli gdzieś na podwyższoną temperaturę, warto ją już zbijać, warto się tym zainteresować, nie przechodzić, tak? Karty też pokazują układ odpornościowy tutaj, że warto o niego zadbać, bo mogą się później pojawić jakieś takie, nazwijmy to, historie, które było zwykłe, na przykład przeziębienie, przechodzimy, no i teraz kurczę, już muszę iść do tego lekarza. Mogłam to zrobić wcześniej, a teraz muszę z tego wychodzić. Zatem kochane wodniki, zapobiegajmy, a nie później, żeby trzeba było z tego też wychodzić. Zatem takie tu podpowiedzi mam. Panie, jeszcze mam tu delikatne zwrócenie na sprawy kobiece i hormony. Ogólna energia, a to, co sobie wypracujecie w październiku, będzie Wam procentowało również później, ale też karty pokazują, żeby aspekt pracy bądź to, co zajmuje Wam praktycznie 80-90% czasu, czy nawet 100% czasu, żeby nie spowodowało tego, że potracicie ludzi wokół, bo nie widzicie nic poza tym. Zatem dbać o relacje, o otoczenie i zauważać rzeczy i znaki i sygnały, które mogą Wam pomóc. Zobaczymy, co tutaj karty anielskie chcą Wam jeszcze pokazać. Karty anielskie dla wodników na październik 2019. O tutaj. Początek. Życie to powtarzający się cykl. Ty także odrodzisz się we właściwym czasie. Może to oznaczać nowy etap w związku. Kiełkujący nowy pomysł czy rozwój takich wartości jak śmiech, światłość lub nadzieja. I gdzie to było? To może być zapowiedź zmiany absolutniej. Nie bój się porzucić tego, co znane. Nowe rzeczy nie mogą przyjść, póki to, co stare i zużyte, nie odejdzie. Anielska wskazówka dla Ciebie to: zaakceptuj to, co nowe, zobaczysz, że przywitasz to z radością. Narodziny to okres krytyczny, krucha siła życiowa, wymaga ochrony i opieki w Twoim wnętrzu. Poproś anioły, by pokierowały nowym początkiem Twojego życia aż do dojrzałości. I afirmacja dla Was: z radością witam i pielęgnuję to, co nowe w moim życiu. Zatem takim oto akcentem będziemy kończyli ten horoskop dla Was. Mam nadzieję, że on Wam pomoże tutaj wyprostować te ścieżki, które wydają się być kręte, że będziecie zapobiegać tym zdarzeniom, które nie do końca są po Waszej myśli, bo wróżba to wskazówka, to mapa możliwych zdarzeń, na które macie wpływ.
bo możecie zmienić schemat działań bądź plan realizacji, bo ten, który na przykład planowaliście, karty pokazują, że nie do końca jest w porządku, zatem warto słuchać się we wskazówki, iść według pomocnej dłoni, a wtedy wszystko się zacznie inaczej realizować. Dziękuję Wam za Wasz czas, za to, że zechcieliście być ze mną tutaj do końca. Jeżeli Wam się horoskop spodobał, to proszę o łapkę w górę. Te łapki okazuje się, że są szalenie ważne dla rozwoju kanału tutaj. A jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to zachęcam do subskrybowania. Dziękuję Wam za Waszą uwagę raz jeszcze. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo uśmiechu, radości, miłości, szczęścia. Całuję, pa, pa.